Dziękuję bardzo. Zaledwie rok temu w tym miejscu był pusty plac. Dzisiaj mamy tu jedno z najnowocześniejszych w Europie urządzeń do prześwietlania samochodów osobowych i autokarów. Podobnie w oddziale celnym w Zosinie. Otrzymujemy też pojazd RTG, pierwszy w naszej izbie tak zaawansowany technologicznie, mobilny pojazd skanujący, który już w najbliższych dniach wyruszy na drogi województwa lubelskiego. Dzięki tego typu inwestycjom w sprzęt do kontroli, a także inwestycjom infrastrukturalnym, sukcesywnej modernizacji i rozbudowie naszych jednostek, możemy powiedzieć, że Polska Krajowa Administracja Skarbowa skutecznie chroni interesy ekonomiczne państwa oraz rynek i środowisko przed zagrożeniami. Oddane do użytku urządzenie RTG służy do prześwietlania pojazdów, dokładnie rzecz ujmując do kontroli RTG, która odbywa się w trybie gantry. Oznacza to, że jednocześnie możemy prześwietlać 3 pojazdy osobowe lub 2 pojazdy typu bus lub autobus. Oddane do użytku urządzenie jest najnowszym tego rodzaju urządzeniem w Europie i pierwszym urządzeniem oddanym w Europie. Posiada ono wiele nowinek technicznych, chociażby najnowszej generacji akcelerator półprzewodnikowy, bezprzewodową transmisję danych oraz nową technologię modelowania trójwymiarowego LIDAR. Skanowanie polega na tym, że brama urządzenia RTG przemieszcza się nad unieruchomionym pojazdem lub nad unieruchomionymi pojazdami wzdłuż płyty najazdowej. Dalej następuje transmisja danych i dane są poprzez narzędzia teleinformatyczne obrabiane, po czym następuje interpretacja obrazu poprzez funkcjonariusza. W obrazie możemy odczytać wszelkiego rodzaju anomalia, czyli obrazy odbiegające od normy. Pierwszym sukcesem podczas testowania obrazu w dniu dzisiejszym dokonaliśmy ujawnienia 250 paczek papierosów. To był turysta, został wytypowany, dokonaliśmy testowego prześwietlenia z wynikiem pozytywnym. Najpierw na pasach otraw następuje analiza ryzyka, pojazdy są typowane i część pojazdów jest prześwietlana za pomocą urządzenia RTG. Natomiast inna część jest poddana kontroli szczegółowej. Przejście graniczne w zdecydowanej większości, jeżeli chodzi o powierzchnię, jest położone na terenie administracyjnym miasta Terespol. Myślę, że to przejście graniczne, bardzo dobrze działające, rozwijające się w tej chwili, doinwestowane niesamowicie przez nasze władze rządowe, bardzo dobrze zarządzane jest, podobnie jak nasze miasto wizytówką Polski, bo to jest to właśnie takie położenie geograficzne, geopolityczne, które wskazuje, że ten, który mieszka w Polsce, czy w Europie, czy chce, czy nie chce, to w zdecydowanej większości wie, że Terespol to jest to miasto przygraniczne, położone przy granicy z Białorusią, a myślę w tej chwili ta wielka inwestycja, która dzisiaj miała miejsce otwarcie, to będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom. Nam oczywiście zależy, że w tej ciężkiej dobie pandemii koronawirusa zależy nam na tym, żeby to przejście zostało otwarte, bo dzisiaj ono działa nie na pół gwizdka, a na 15%. Przynajmniej takie informacje nawet w dniu dzisiejszym uzyskałem od służb mundurowych. Myślę, że doczekamy tych czasów, że ponownie w Terespolu zapełnią się sklepy naszymi przyjaciółmi. Będziemy się mogli wzajemnie się odwiedzać. My do nich na przykład na dobre lody, na basen kryty, a oni do nas na zakupy, w odwiedziny, pospacerować na pięknym terenie zrewitalizowanym w Terespolu, który niedługo oddajemy do użytku. Myślę, że tak Polska się powinna dalej rozwijać. Jest to dobry, słuszny kierunek. Podstawowym zadaniem, najważniejszym Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa. I to zadanie realizujemy tutaj na granicy przede wszystkim poprzez skuteczną kontrolę, skuteczną prewencję i zwalczanie przestępczości ekonomicznej.
a tym samym wspieramy legalny biznes. Jesteśmy w trakcie realizacji uchwały modernizacyjnej. To jest program zmian, program inwestycji też w rozwój Krajowej Administracji Skarbowej i w ramach tych środków, które będziemy wydatkować w roku 2021, bieżącym, jeszcze w roku 2022, tam zaplanowaliśmy przede wszystkim środki związane z modernizacją naszych budynków, w których Krajowa Administracja Skarbowa realizuje zadania i to jest chociażby tutaj w Lublinie modernizacja na ulicy Diamentowej w Lublinie siedziby Krajowej Administracji Skarbowej. Tam poprawimy warunki pracy i funkcjonowania, też modernizacja budynków w Lubartowie. To jest kilkanaście inwestycji na terenie całego kraju, gdzie będziemy poprawiać warunki pracy, służby naszych pracowników i funkcjonariuszy. Kolejnym takim obszarem, w który bardzo mocno inwestujemy, to jest obszar sprzętu kontrolnego, szeroko pojętego, bo to są między innymi takie właśnie wielkogabarytowe urządzenia skanujące RTG, ale to są też mniejsze skanery, jak ten skaner mobilny, czy też narzędzia, które inne narzędzia, sprzęt, który wspomaga kontrolę, ale także zwalczanie przestępczości. I to już jest taki sprzęt bardziej do kontroli operacyjnej. Bardzo też zależy nam na tym, abyśmy się rozwijali pod względem technologii. I tutaj mam na myśli informatyzację, to jest przede wszystkim rozwój sieci LAN, bo bez dobrej przepustowości łączy sieci my nie jesteśmy w stanie zapewnić i właściwego korzystania z technologii w ramach realizacji zadań wewnętrznie w Krajowej Administracji Skarbowej, ale też odpowiednich usług dla naszych klientów, a bardzo stawiamy na e-usługi, na informatyzację. To jest też zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, tutaj poprawa funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, bo to jest oprócz powiedzmy takich standardowych urządzeń komputerowych, stacji dla pracowników, funkcjonariuszy, to jest też specjalistyczny sprzęt, chociażby dla informatyki śledczej. Także to są takie trzy główne obszary, w których inwestujemy dzięki tym środkom, ale również staramy się wykorzystywać pojawiające się okazje pomocy czy wsparcia ze strony środków unijnych, jak ten fundusz OLAF, z którego tutaj ten właśnie mobilny skaner, ale także cały program Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, wsparcia właśnie zadań granicznych, kontroli granicznych i tutaj dedykowane środki, o które Polska będzie też zabiegać na doposażenie właśnie przejść granicznych w nowoczesny sprzęt kontrolny. Z racji długiego i ważnego odcinka granicy zewnętrznej, myślę, że duża część tych środków będzie mogła być właśnie tutaj na naszym terytorium w Polsce, na naszych granicach wykorzystana. Współpracujemy tutaj z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach grupy CELBET, krajów granicznych posiadających graniczną zewnętrzne odcinki granicy Unii Europejskiej i razem wspólnie staramy się wypracowywać standardy także dla tych zakupów tego sprzętu i też standardy kontroli. Te nowe inwestycje to również nowe miejsca pracy. Cały czas nabór do służby celnej trwa. Tak, bardzo aktywnie prowadzimy nabór i do służby celno-skarbowej, ale również i do Krajowej Administracji Skarbowej na stanowiska cywilne. Dużą mamy ilość odejść na emeryturę. To też jest związane z tym, że ta średnia wieku w Krajowej Administracji Skarbowej jest dosyć wysoka, więc to jest dość naturalne zjawisko, że ta wymiana pokoleniowa następuje. Bardzo staramy się aktywnie i szybko uzupełniać kadrę. Mamy dużo zadań, które realizujemy, ważnych, też nowych zadań, które Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała, jak chociażby pobór opłat drogowych w ostatnim czasie, czy pobór tutaj opłaty cukrowej. I staramy się te zadania, żeby te zadania efektywnie realizować, musimy też dbać o nowe kadry, o nabór, sprawny, szybki nabór, ale także i szkolenia młodych, nowych funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Dołożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego daru dla województwa lubelskiego. Tak to odbieram w postaci aż trzech urządzeń. Przed chwilą pan dyrektor Krukowski powiedział, że rzadko się zdarza, żeby równocześnie aż trzy. Ale myślę, że usprawiedliwieniem jest to, że długość granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego jest stosunkowo
długa